Do człowieku widzę, jakby miał 1,30 m. To niszczy głowę. Nero teraz wygląda jak koń. Poróbcie figołki. Jezu, Jezu. Patrz. Do mosu zaraz. Widzisz? On ma na takiej wysokości włącznik światła. Siema, jestem Marek, a dzisiaj zrobimy sobie coś naprawdę zajebistego, ale na samym początku obudzimy Maćka, ponieważ nie będę dwa razy tłumaczył, ale tutaj do tłumaczenia jest dosyć sporo, mam odpowiedni sprzęt, który będzie nam dzisiaj potrzebny. O Jezus, co? Wstawaj! Czemu mnie budzisz? Wstajemy. Chrapię moją poduszką! Nagrywamy film. Jaki? Słuchaj, chodzi o to, że chciałbym zostać dzisiaj karłem. Bycie karłem to jest w sumie od zawsze. Nie da się tak, nie możesz być. Da się, zobacz. Ja zakładam to i widzę to, co masz tutaj, nie? Ty zakładasz to sobie na łeb. No i co dalej? No. I ja będę po prostu za chwilę widział wszystko, co ty tam będziesz miał w kamerze. Aha. Rozumiesz, co chodzi? No ale to tak nie, nie da się tak być karłem. Da się. Słuchaj, no to patrz, jeżeli kamera będzie na 1,30 m, czyli tyle, ile ty masz, tak? No. Na wysokości twoich oczu, to ja widzę wszystko, co jest tutaj. Będę szedł za tobą i człowieku, jestem karłem. Czego chcieć więcej w życiu? Pamiętajcie o tym, żeby nie subskrybować tego kanału, nie klikajcie czerwonego przycisku, który znajduje się na moim palcu, tam na dole, załóż to. Gość chce się stać karłem, Wila, tak się nie da. Może ty kiedyś urośniesz jeszcze. Sprzęt już mam cały. Odpalam sobie aplikację GoPro, która będzie mi przerzucała obraz na żywo. Tutaj uruchamiamy sobie kamerę. Go weź to równo, tak żeby, wiesz, żeby było zgodnie z twoimi oczami. Za chwilę sprawdzisz, czy to, co mam tutaj, zgadza się z tym, co ty widzisz, tak? Co teraz widzisz? Mnie. Czekam na łączenie. Dobra, połączyło mi się. Jak widać, mam tutaj obraz z tej kamery. Czy zgadza się to, pokaż, co widzisz? Daj mi to. Zgadza się? Czy obraz się zgadza? Widzisz to samo? Tak? A. Mniej więcej? Wyżej czy niżej? Czy równo? Okay. Ustaw to sobie tak, żebym widział dokładnie to samo, co ty. A odejdź trochę dalej. Zgadza się czy nie? Czy niżej trochę? No. Zgadza się. Wiesz co? Jeszcze tak delikatnie damy. Teraz powinno być idealnie. No, jest zajebiście. Jest zajebiście. Jak stanę obok ciebie? No. No, zgadza się, nie? Jest zajebiście. Dobra, w takim razie włączamy sobie GoPro. Mamy nagrywanie, także wy, drodzy państwo, będziecie widzieli również wszystko to, co widzi Maciek. Ja umieszczam telefon tutaj, wkładam, zakładam i jestem karłem. Widzę, jakby miał 1,30 m. I czekaj, patrz, teraz tak. Wyski, tu tak widzisz? Do człowieku widzę, jakby miał 1,30 m. Świat jest mniejszy. A jak majstra widzisz? Ty, tutaj jest kontakt. Gdzie? No tutaj, tu jest kontakt, nie? Znaczy włączyć się. Tu. Zobacz, tu jest. No nie tu. Ty, weź się spójrz na kontakt. No tu jest. A przodem do niego stoisz? No, to teraz stoisz. No to tutaj. Tu! No niżej! No człowieku, niżej. Autentycznie jestem karłem. Podejdź. Ale ja widzę na 1,30 m. Znaczy no po omacku mogę sobie włączyć, nie? To, co się właśnie dzieje. A kamerę widzisz? Zajebiste. Co widzę? Ciebie, bo ty musisz za mną stać. No ja widzę to, co ty widzisz, nie? No i kamera jest teraz przed tobą. Ty, jaki majster wysoki nagle się zrobił. No nie? Ale zajebisty jest świat karła. Także, drodzy państwo, będę karłem tak długo, ile wytrzymam. W takim razie, Macieju, oprowadź mnie trochę po swoim małym życiu. Ja ogólnie stoję za tobą. Jezu, o kurde. Co się tutaj dzieje? Jak ja jestem zajebiście niski. O cholera. A czaisz to? Ty! To uważasz na przeszkody, żeby nigdzie głową nie uderzył. Schody są długie, widzisz tam? No widzę, widzę. O cholera! Ja cię kręcę, nie no, to jest zajebiste. Uważaj, bo tu kable są, bo tutaj są kable. Dobra, ja sobie ze schodów zejdę po omacku, bo to tak ciężko, żebym szedł za tobą. Ty, ja bym chciał, wiesz co, zobaczyć? Jak piec wygląda, jak Nero wygląda z twojej perspektywy. Nero? No. Nero to jest wielki... Dobra, teraz nie patrzę się na twoje oczy, jak można to tak powiedzieć. Oła. Tylko schodzę sobie, bo muszę zejść. Chcesz zobaczyć, jaki Nero jest naprawdę? Ale to niszczy głowę, jak patrzysz się na obraz, którego tak naprawdę nie ma przed tobą. Nie, mocno to jest. Jezu, mam 1,30 m. Nie, to jest za grube. Idziemy do Nero? A jak dasz jeszcze głowę w dół, to już w ogóle. Ty, klamka na wysokości oczu. Nero. Weź się, popatrz prosto na psa. No tu jest Nero. Ty, co on taki wysoki się zrobił? Dobra. Patrz, Nero. Duży? Kurde, powiem ci, Nero, że nie wiedziałem, że ten pizza jest tak ogromny. Nero teraz wygląda jak koń. No świat karła jest zajebisty. Tutaj jest kamera, to mam mówić? Tak. Także słuchajcie, drodzy państwo, to co ja teraz widzę jest po prostu zajebiste i niesamowite. W pierwszej kolejności pójdziemy sobie po drzwi do pokoju Maćka. Jestem ciekawy, w jaki sposób wyglądają zakupy, jeżeli mamy 1,30 m. A ty, Maciek, słuchaj, ważna uwaga, żebyś po prostu nie patrzył się tak wysoko, nie? Ja chcę mieć dzisiaj świat na wysokości 1,30 m. To zróbmy to inaczej, patrz. No dobra, to my
my sobie to skonfigurujemy, zapraszam. Do oglądania, ten film będzie zajebisty, ja się bawię do tej pory świetnie. Stała się dosyć przykra sytuacja, ponieważ uciekł mi karzeł. Nie ma go w łóżku, a przeważnie tutaj spędza większość swojego czasu i wydaje mi się, że prawdopodobnie około 2-3 godziny temu wyszedł z domu i jeszcze nie wrócił. A jest już godzina 4 minuty po 19. W tym filmie chciałem jeszcze pojechać do sklepu, będąc oczywiście karłem, i kupić drzwi. Natomiast jeżeli Maciek nie wróci w ciągu pół godziny, to po prostu jutro o godzinie 6 rano obudzę go i dokończymy ten film. Natomiast mam nadzieję, że wróci tutaj jak najszybciej, no bo jak ten pokój wygląda bez drzwi. A swoją drogą bycie karłem jest zajebiste, a miałem tylko taką możliwość przez 2-3 minuty, no i nie mogę odpuścić ze względu na to, że jest to po prostu zajebiste i na filmie również dodaje fajny efekt. Także miejmy nadzieję i trzymajmy kciuki za Maćka, że jak najszybciej tutaj wróci. Maciek już wrócił i odkryliśmy zupełnie nowy sposób na to wszystko. A mianowicie, on ma prawdopodobnie teraz kamerę na czole, tak? No. Ma kamerę, nie na czole, tylko na nosie. Na nosie. Na nosie ma kamerę, dzięki czemu to, co teraz się nagrywa, jest niemalże idealnym odwzorowaniem tego, co każdy widzi. Ja to widzę na swoim przykładzie, bo na przykład jak popatrz się na majstra, No to teraz widzę, znaczy tak normalnie się popatrz. Normalnie się patrzę. No to za wysoko masz ustawione. Nie, teraz jest dobrze. Jak widać, ucina mu głowę, czyli wszystko jest idealnie ustawione. A jeżeli poszedłbyś jeszcze bliżej, no to to już w ogóle. Komu ucina głowę? No to odchodzi właśnie, żeby ucinał głowę. Jak? Maciek, jesteś karłem. Jeżeli patrzysz się na kogoś i staniesz blisko niego, to nie będziesz widział jego głowy. Musisz się spojrzeć w górę. Tak by musiał. No Maciek, takie są zasady bycia karłem. No zobacz, musiałeś się podnieść, żeby zobaczyć moją twarz. W takim razie, idziemy? W końcu musimy kupić te nieszczęsne drzwi. No to chodź za mną. No idę. Za mną, tam, w tamtą stronę. Gdzie ty jesteś? Tu! Tutaj? Dobra. W takim razie idziemy teraz do sklepu, ale powiem ci, że to jest zajebista faza. Kurde, normalnie regał jest tutaj. Dolna półka jest tutaj. Znajduje się dolna półka regału. A weź mi jeszcze raz daj, pokaż gdzie jest włącznik światła. Nic nie widzę. No tu! Czekaj, bo muszę stanąć za tobą, żebyś... Gdzie, no gdzie masz ten włącznik? No tu. Tutaj. Ja to widzę, jakby on był tutaj. To są właśnie uroki bycia karłem. Dobra, w takim razie, no idź, wychodź. O, no to jest zajebiste. O jest. Muszę buty założyć. Ale jest. O cholera. Jaki wielki pies. No, pies jest u mnie tutaj ogólnie, nie? Ale ja też muszę. Trzeba założyć buty. Wiesz co będzie zajebiste? Samochód. Musisz otworzyć furtkę. Tutaj? Nie. No. Tutaj? No. A zamek gdzie jest? Ciągnij! A tutaj jest zamek, dobra. Tero. To jest zbyt mocny. Który samochód? Bo są dwa. Czym jedziemy? Niebieskim. A może chciałbyś coś kupić, któryś samochód? Nie. Bo mamy do sprzedania Forda Mondeo. Jasne. Nie, serio. No pewnie. Ja z przodu siadam, albo ty dawaj z przodu, bo chcę zobaczyć, jakby to wyglądało z twojej perspektywy, jakbyś siedział z przodu. Jak ty widzisz w ogóle? W sumie chyba zbytnio dużej różnicy nie będzie, bo ty masz po prostu małe nogi. Ty jak on nisko siedzi? Ty zajebiście. Co? Strasznie nisko siedzi. Ty normalnie do klamki sięgasz i tak dalej? Dziwne. Dobra, to w takim razie jedziemy do sklepu i zobaczymy, jak to jest w ogromnym sklepie, będąc małym karłem. No i zaparkował, mistrzu? Co? No kurde, ja się zmieściłem w kopertach, zobacz. I on ma tu jeszcze przyczepę? Ale tamtędy, naokoło. Ja nic nie widzę, bo... No i dawaj. Ale jest zajebiście. Ty, ale duży napis z tego sklepu się robi. Ej, no. Dlaczego idziesz tak jakoś krzywo? No bo idę tak jak ty prowadzisz, tak? Nie, bo ja idę prosto, a ty z krzywo. Ty, a weź wózek może? O, ten tutaj. Czerwone? No bo to na drzwi. Co jest? A, bo tutaj opłatę trzeba uiścić czy jak? Nie. I patrz ten. Patrz, ale eskizę zrobię. Ten weź. Ten. Ten? Ten. No. Który? Ten co ja mam? Nie. Tak musisz odstawić. A, no fajnie. No patrz tak mówię. To sobie odstawię. No. No jak ja nawet nie widzę. O, dobra. Patrz teraz jaką ci eskizę zrobię. Stań tu. Patrz. Co? Patrz, sam tutaj dwukrączka. Patrz, no ślepy jest tak mój. No ja widzę tyle co ty, a to gdzie ja jestem, to ja nie widzę, nie? Tutaj jest złam za drugą. I patrz, co teraz widzisz? Co widzisz? No w sumie to wyżej. Ale widzisz coś? No widzę. To teraz wsteczny? No wsteczny. To do tyłu mam czy co? Teraz musimy skręcić. Prawie. Ale to wypadę musimy, co? Musisz go sterować, prawo, lewo, Maciek. No jedź, po prawej idzie. Jedź! A tam się był po prawej. Jedź! Patrz, gdzieś tam jest przy sobie. Przecież ja ominę. Ale co, na szybę teraz idziemy, czy jak? Tak. Tu jest szyba, nie? No, a tutaj są takie pewnie. Ej, uważaj, bo skasujesz nas. Chodź. To są dalej, tak? Tu. Dokładnie. Ty. Dobre, podziało. No, to co, możemy działać dalej. Właśnie tak.
Daj mi. No tylko, że ja widzę twoje rękawiczki. Bez sąsiadki to niestety nie ma rękawiczek. Tylko musisz sobie założyć siatkę. Bo to tak... Ja może przede mną być, żebym sobie wziął te rękawiczki. I pięknie. Gdzie jest ten majster? Majster to już przed tobą. No bo nie powiem, że ciężko jest zrobić zakupy na swoim przyrodzie. Jak ty chcesz być mi, żeby no to zaraz wybierzemy. Tylko muszę założyć jakieś rękawiczki. Czyli co, Maćku? Drzwi wybieramy, tak? No. Ty, ale powiem ci, że ja nic nie widzę totalnie. Jak to? Słuchaj, potrzebujemy drzwi. No zasłoniłeś mi teraz ręką. No już nie. Tych nie, te na pewno nie. Ale małe te drzwi są straszne. Jakby klamka była tutaj, nie? To daleko ci do klamki. Chodź. Dobra, powiem ci. Tak. Gdzie ty jesteś? Tutaj, dobra. No powiem wam, że nie wiem czy to... Nie wiem czy wy też to widzicie, ale ten sklep jest po prostu ogromny. Z jego perspektywy. Wielki jest, nie? Powiem ci, że u mnie jest taki średni, ale u ciebie to jest naprawdę wielki. No i koniec już ty. Koniec drzwi? No. No dobra, to jeszcze raz się przejdziemy. Tylko bardziej patrzcie na te drzwi po lewej. O, tutaj. Tylko co powiesz na te? Spoko. Na te. Spoko, to ty wybierz. Które? Tak. Czyli te? No w sumie, bo są... Bo nie mają żadnych prześwitów, nie? Nie, z mlecznym szkłem. Z tym podłużym paskiem? O. Czy o tych obok mówisz? Kurde. O te? Pokojowe. Ty, ale klamka. Klamka to masz nad głową, nie? Tu jest jeszcze więcej tych drzwi. Nie, ale ja bym wziął jednak te pełne. Czyli te, które są... Fajnie się nimi trzaska. Te bym wziął, które są obok. Właśnie jesteś przed nimi. Czy to są łazienkowe? Weź zobacz na dół. Łazienkowe czy nie? Nie. No to chyba bierzemy te pełne, nie? I tak te drzwi prędzej czy później trzeba będzie zniszczyć. Co to na jakimś filmie, na tak, że możemy wziąć te. Nie? To co? Tak. Weź podejść do tych drzwi. Czekaj, ja je otworzę. Ty, trafiłem. No. No i co? Bierzemy. A to te chyba. Te? Dobre biorę? Nie. Co? Nie, to nie te. Te. No to bierz je i tyle, no Maciu. Ty, ale one mają szkła. No dobra. Ty też mają? Nie, to bez szkieł ma być. Dobra, nieważne. A te bierzemy mają. Bez szkieł bierzemy, macie. Ale one mają szkła, tu nie ma bez. No jak to? Przecież te są pełne. Patrz, tu szkła są, widzisz? No to te obok. Te też są ze szkłami. Dobra, złe drzwi otworzą, tak? Dobre. No, że tu nie ma tych drzwi, co chcemy. Co? Dobra, chodź Maciej. Idziemy pogadać. Uważaj, drabina. Co się dzieje? Ty, gdzie ty jesteś? Ty, Maci, gdzie ty uciekłeś? Karzeł! Ej, Karzeł! A, ty na drabinie jesteś! O, ty się. Dobra, dawaj, idziemy. Ty, bo ja się nie widzę teraz. Znaczy, widzę siebie. Ty i na dwór przyjdzie. Widzisz, co narobiłeś? Co narobiłem? Gdzie dzisiaj byłeś? No, wszędzie. Co mówisz? Wszędzie, a co? No właśnie. Gdzie mamy auto? A to ja nie wiem. Na drugim końcu. Co? Ty w ogóle idziesz ze mną? No ja nie wiem gdzie idę, tak? Po prostu idź. No ciężko tutaj się kolej widzieć. No chodź. Dobra, to w takim razie, gdzie jesteś? Tu? No. No to idziemy sobie do samochodu i... A bo nie widzi, dobra. To wy tu poczekajcie, a podjadę. To nie jest fajne, jak tak chodzisz sobie, a ja jestem 2 metry za. Serio, a on czy co? No co, przecież jestem, patrz, ty jesteś? Ale on. Widzisz siebie? No widzę siebie. Ale on to macie, to tak nie miało wyglądać. To jest majster. Przecież to jest bardziej chodzenie na ślepo niż ja pokażę. Chodź po prostu, patrz, wyjmij tą łapę. O, ty, dobra, teraz idę. No, na odpowiedniej wysokości, 1,30 m, dziękuję bardzo. No i do samochodu. Samochód jest po lewej, z tego co pamiętam. Nie wiem, gdzie jest samochód. Dobra, jako że wszystko co dobre szybko się kończy, to bateria również się skończyła. Między innymi rozładowuje się już w tym GoPro, rozładowuje się w telefonie i w kamerze pewnie też. Dlatego Maciek, ty się dzisiaj spóźniłeś, dlatego jutro rano budzę. Tu jest kamera. Dobra, nie wiem gdzie jest kamera. Tam czy? Nie tam. Może zaraz będę wiedział. Tu jest obraz, tak? Patrzę się na obraz teraz. No. Teraz na co się patrzy? Bo... Na regał. Ty się patrzysz na zajebistą lampę. No. Teraz... Teraz patrzysz się w to samo miejsce, z którego... Dobra, nieważne. W każdym razie Maciek jutro rano budzę cię. Maciek, budzę cię rano i nagrywamy dalej Bycie Karłem, bo ja nie zamierzam odpuścić. Bycie Karłem jest zajebiste i mam nadzieję, że taki sam zajebisty efekt uzyskujemy na filmie, dlatego jutro rano budzę cię, pewnie o 6 rano albo o 7 i dalej zamierzam być karłem. Rozumiesz, o co chodzi? Rozumiem. A teraz idziemy już bez tych okularów do Bycie Karłem, zamontować drzwi w pokoju Maćka. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień wraz z byciem przeze mnie Karłem. Idziemy po drzwi? Daj. O, już tutaj bateria się rozładowuje, także przykro, ale było fajnie.
Także siema, jestem Marek i witam w kolejnym dniu po wczorajszym. Jak mówiłem, obudzę Maćka rano. Niestety nie udało mi się tego zrobić. Jest aktualnie godzina, nie wiem która. Maciek aktualnie śpi, ja nic nie widzę. Widzę jedynie to, co się dzieje w tej kamerze. I dzisiaj kontynuujemy mój dzień bycia karłem. Także musimy jakoś Maćka obudzić. Jest ciężko, ponieważ w sumie mam dostęp tylko do tej kamery, a ona troszeczkę mi zaczęła dzisiaj lagować, jakby to można było tak powiedzieć. Maciej, tu jesteś. Maciej, mam nadzieję, że go dobrze budzę. Maciej, dawaj. Co ty robisz? Dzisiaj kolejny dzień bycia karłem, zakładaj to. I działamy, tak? Także Maciuś założy sobie teraz. O, widzę siebie, ale zajebiście. Dobra, w takim razie, Maciek, nagrywamy kolejny dzień bycia karłem. Także dajmy chwilkę Maćkowi, żeby mógł się ubrać, przygotować i tak dalej. I zaczynamy kolejny dzień bycia karłem. Spokojnie Maciek, wystarczy mi tylko kilka godzin. Nie oczekuję za wiele, jeszcze chwilę. Co mówisz? Kilka godzin? To nie za długo? No, dopóki baterii starczy, okej? Okay? Dobra. A, jeszcze tutaj należy zaznaczyć, że drzwi miały być stawione. I co się z nimi stało? Nie są stawione. No, także w taki sposób wygląda stawianie drzwi w stylu karła. Dobra, Maciek jest już gotowy, zgadza się? No, jestem gotowy. No i co? I działamy dalej. Bo gdzie ty jesteś, bo ja chcę widzieć twoimi oczami. Musisz przed tobą stronić, tak? No musisz, musisz. No i w takim razie dzisiaj po raz kolejny idziemy do schodów. Może zajebiście wszystko widać. Znowu ten kontakt jest tak nisko. Mam nadzieję, że nie uderzę nigdzie kamerą. Dobrze, weź dobrze. Sobie może obić pasem po kurę. A co, może mi spaść? Może. No i w takim razie idziemy do schodów. Tylko patrzcie przed siebie, bo ty cały czas kręcisz tym łbem. Ja po prostu nie widzę, gdzie idę. No teraz zajebiście wygląda. Ziu! Co, już są schody? Już są nie, schody. Jeszcze nie. No teraz akurat wszystko dobrze widać, tak? Bo idę za tobą, ty nie kręcisz głową. A na jakim teraz schodku jesteś, jak patrzysz? Teraz? Wydaje mi się, że jestem w sumie w połowie. A w połowie nie jestem na pewno. No jeszcze nie. Dobra, udało się zejść dzisiaj bez żadnych komplikacji. Gdzie ty, Maciek, uciekasz? Dobra, dobra. I gdzie teraz? I co się tutaj dzieje? I co się dzieje? No ktoś nic siedzi. Co gdzie? Ktoś siedzi. Ty kto to jest? Weź pokaż na tą drugą. Kto to jest? Ale serio? Czy ty mnie poznajesz? Czekaj, bo nie widzę, weź padać bliżej. Bo tam za daleko stoi. To ja mam aż tak słabe. Czy to jest Karolina? No. O kurde. O kurde. Cześć Karolina, skąd się tutaj wzięłaś? Byłam tu cały czas. Nie wiem, nie widziałem cię wcześniej. No bo nie mam wzroku tak. To co, Maśku? Co jeszcze jest fajnego z twojej perspektywy? No pies na przykład. Pies, a który? Mały. No mały to wydaje się jakby był duży. Tak? No. I co teraz? Gdzie idziemy dalej? Ty, a może Karolina by chciała przedstawiać? Patrz, jakie zajebiste. Ale co ja tutaj zobaczę? No jesteś karłem, jak to założę. Karła? Tak. A gdzie jestem? No patrz, teraz musisz się ustawić. Jest, ja widzę siebie. Ustaw się za karłem, złap go za tutaj. Jest. Tu go złap. Drugą ręką też. Jezu, ale mi one spadają. Nie spadają ci. Kurde! Marek! Żyje, na całe szczęście. No dobra, to w takim razie trzeba naprawić ten sprzęt i wracamy. Dobra, jakoś nam się udało. Czy ty, Karolina, widzisz to, co widzi Karzo? Chyba tak. Czyli co widzisz? O Jezu, sufit. Czekaj, ja muszę... Jak sufit? No nie wiem, ale widzę sufit. Bo za wysoko żeś to nałożył. O, teraz powinno być. Co teraz widzisz? Lodówka. I w sumie twoje ramiona. Czyli... Nie. Maciek, tak jest dobrze. Tak jest dobrze. Maciek, zaufaj mi, tak jest dobrze. I słuchajcie, tutaj mamy maseczki Kamen Cruz. Do niczego się nie nadają. Są do dupy. Tandetne, także nie kupujcie ich. Nie wchodźcie na www.kamcruz.com i nie kupujcie takich masek za 39 zł. Pokażę. 29 zł. No właśnie. Ale są do kupienia. Są tak słabe, że nawet ceny nie pamiętam. Także 29 zł taka maseczka, można ją sobie założyć. Idealnie pasują na karła. Znaczy nie idealnie, tragicznie nie wygląda. Dobra, w każdym razie weźcie coś, poróbcie śmiesznego. Poróbcie fikołki. Jezu, Jezu. Patrz. Zaraz. Boże. Co widzisz? W każdym razie, teraz ustaw się, Maciek, przed Karoliną. Jest zamazany jak cholera. Ale ty na zajebistej wysokości tutaj jesteś. Dobra, dotknij go za bark. Trzymam. I teraz lewą ręką trzymasz jego lewy bark, tak? Trzymam. I teraz widzisz wszystko to, co on widzi. Czyli widzisz teraz pół mnie, nie? Tak. To jest tak zwany dzień oczami karła. Ojej. No. Podejdź sobie do włącznika światła, na przykład tutaj. I zobacz, jaka faza. Na jakiej wysokości on ma włącznik światła. Rozumiesz to? Czy rozumiesz to, jak być karlicą? Masakra. Fajne życie, czy nie? Nie, raczej nie. A weź teraz, Karolina, spróbuj włączyć światło. Jezu, ej! Maciek! Co to jest? Dobra faza, nie? Gdzie ty uciekasz? No ja nie wiem! No znajdź najpierw Maćka, tak? Jeszcze raz, Maćka znajdź. Znalazłam. Tak, ustaw się równo z nim, czyli w ten sposób. Tak, najlepiej przylegaj do niego. Dobra. I teraz włącz światło. Widzisz? On ma na takiej wysokości włącznik światła. Zupełnie inne życie jest, jak jesteś karlicą. Ej, zostaw obraz! Obraz rzecz świetna. To jest obraz mój i Maćka. Tu jest. A ja? Dobra, to co jeszcze Karolinka chciałabyś sobie sprawdzić? Niżej.
i w drugą. Może chciałabyś sprawdzić, jak wygląda kuchnia oczami Karła? A bo mi się ten obraz kuchnia? Trochę rozwala. No nie się rozwala, tylko to jest obraz karłowaty. A nie masz takiego dobra. Wrażenia, że tak się marzę troszeczkę? No, nie mam takiego wrażenia. Macie no. Zobacz sobie na blat, jak wygląda blat tutaj w kuchni na przykład. Dobra. Albo weź sobie energetyka Red Bulla z lodówki. O Jezu, jak wysoko. Patrz jak sztuczce, zobacz, i on ma od razu na wysokości oczu sztuczce tutaj. Aha. I teraz weź, ustaw się za nim znowu i wyjmij sobie Red Bulla z lodówki. Dobra, gdzie masz lodówkę? Otwórz lodówkę, najpierw Karolina. Dawaj, otwórz lodówkę. No trochę bliżej, trochę bliżej. Dobra. Dobra. No i teraz wyjmij sobie Red Bulla. Ojejku, akurat na bliżej stań. Oczu. Bliżej stań. No, źle zrobiłaś. Ale jeszcze on tutaj jest dla mnie na wysokości oczu. No teraz... dla Karła jest na wysokości oczu, rzeczywiście. Dla ciebie niekoniecznie. Dla mnie jest niżej, tak? Wyżej jednak. Ale to musi być zajebiste, że takie rzeczy jak na przykład energetyki czy włączniki światła mamy na wysokości oczu. Nie musimy męczyć wzroku i po prostu spokojnać dół. Udało się. Yes! To w takim razie idź sobie teraz Karolina usiądź. Jest zajebiście nisko, nie? To jest 1,30 m, to jest prawdziwy karzeł. To nie wpadnę na stół? Nie. O Jezu, jak wysoko. Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, Karolina. Zaraz ci przyniosę. Oczywiście idziemy po naszego Nerusia. Dobra, już załatwione. Karolina, Nero w tych okularach wygląda jak koń. Chodź Nero, zobacz jak koń wygląda, nie? Nie, ty jesteś, no spójrz się na Nero. O Jezu. Widzisz to? Jakie bydle. Stań, karzeł. No i teraz podejdź do psa. Chodź tutaj. O Boże. Jakie bydle. Jak koń normalnie. No to co? Dlatego to ja. To jeszcze. Już doświadczyłeś wrażenie bycia karłem? Tak. Odpowiednio? Może zostanę karłem. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Jeżeli chcecie zobaczyć następny film, w którym Maciek będzie wysoką osobą. Ja chcę. No. To jest właśnie wszystko ze sobą powiązane. On może być wysoki, my możemy być niscy. I taki film pojawi się na tym kanale, jeżeli nie wbijecie pod tym filmem 50 tysięcy łapek w górę. Także pamiętajcie o tym, żeby nie subskrybować tego kanału, nie zostawiać łapek w górę i nie komentować tego filmu. A absolutnie nie należy udostępniać tego filmu. Także widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.